Widzowie, został ostatni miesiąc, żeby kupić nowego farminga, czyli 25 z moim linkiem albo z moim kodem, czyli HEROS. Link oczywiście znajdziecie do zakupu w opisie. Co wam to daje? Grupę VIP ze wszystkimi modami, ze wszystkimi naszymi save'ami, możliwość grania na live'ach, możliwość występu na odcinkach, także bardzo fajna sprawa i oczywiście wiele, wiele więcej. Jak wchodzicie oczywiście z linku, to kod wam się sam zaznacza, to nic nie musicie tak naprawdę robić, ale jeżeli wchodzicie na stronę farminga i chcecie sobie kupić tą grę, to wystarczy sobie zaznaczyć jakąś tam formę płatności, na przykład powiedzmy PayPal, zamów przed sprzedaży i tutaj wpisać sobie kodzik HEROS. Siemano mordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku najlepsze mody tygodnia, oczywiście nadające się do polskie gospodarstwo. Większe, mniejsze, średnie, jak chcecie, tak będziecie oczywiście sobie grali. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić suba, bo leci po 40 tysięcy widzów i wlatuje nowa seria na tym kanale. Oczywiście wszystkie linki do modów macie w opisie i napiszcie hashtag mod, a wam przypnę serduszko do tego komentarza. Zaczynajmy. A pierwszym modem, a tak dokładnie paczką modów, będzie taka oto wiata. To jest pierwszy budynek. Drugim budynkiem jest coś takiego, czyli taki bardziej garażyk. Do tego widzowie, jeżeli wejdziecie sobie tutaj, macie też i bramy, na przykład takie właśnie PGR-owskie. I jeszcze jest coś w ozdobach, ale to już widzowie wam zostawię, żebyście mogli sobie sami mniej więcej przetestować i ocenić. Jest to taki PGR Building Pack tak zwany, czyli paczka oczywiście budynków. Jak widzicie, mamy taką oto bramę i powiem wam, że do najmniejszych to nie należy, no ale do PGR-u no to jak najbardziej coś takiego musi być. Można sobie otworzyć to w ten sposób. Tutaj mamy jakieś naklejki, bardziej plakietki. Gdy wchodzisz na teren zakładu, zgaś, to ładnie, ładnie. A tutaj mamy, żeby nie wchodzić, dobra. Jak nie jesteś oczywiście zaproszony. Dobra, możemy sobie to zamknąć, tu jest jeszcze kolejna furtka. Nie, to jest bardziej taki przedziałek. No i tutaj mamy tak naprawdę te same plakietki i jest to ta sama brama, tylko bez tej góry. Też bardzo fajne rozwiązanie, oczywiście budynki od Leoleo, czyli gościa, który robi bardzo, ale to bardzo dobre budynki. Mogłyby się tutaj znaleźć jeszcze kolejne budynki, które też wydał w tym tygodniu, ale widzowie, no nie chcę wam dawać samych budynków, raczej po kolei to zrobię, a tamto się znajdzie gdzieś tam w kolejnym tygodniu, na tym właśnie odcinku. I mamy bardzo ładny garażyk. Na przykład jakaś cegłówka, jakiś suporek, w ogóle tutaj jakieś łączenia takie przedziwne, fajnie to od środka bardzo wygląda. Drzwi naprawdę kozak. Samo to, że widzimy przez to deski, które tutaj mają naprawdę bardzo dobrą teksturę nałożoną, są podzielone, mega rewelacja. No i od tej strony od środka wygląda następująco. Od tej strony, co ciekawe, mamy też takie betonowe jakieś tam wylewki, żeby można było lepiej sobie zajeżdżać. No i biały kolor z ciemnym drewnem komponuje się jak zwykle po prostu rewelacyjnie. No i fajnie jest tutaj, jeden wjazd, tam macie chyba dwa wjazdy, z tej strony macie jeszcze jeden wjazd. No i mamy wiatę, która będzie stylowo wyglądać praktycznie na każdym gospodarstwie. Nawet jak sobie na nowsze gospodarstwo taką wiatę dacie, to i tak będzie to spoko się prezentować. Mamy PGR-owską wagę, też budynek od Leoleo, dobra. Stawiamy, wygląda to następująco. Mamy wagę zrobioną z drewnianych takich desek, czyli tak jak to wyglądało kiedyś, to po prostu teraz można sobie to postawić. Jakiś betonowy podjeździk. Nie wiem ogólnie skąd Leoleo bierze takie bardzo dobre tekstury na to wszystko i skąd bierze na to wszystko pomysły, czy ze zdjęć, czy gdzieś tam z życia realnego, ale naprawdę wygląda to po prostu przecudownie. Kolejny raz biała tekstura, ale pobrudzona. Nawet telewizor dodał tutaj. Jakieś tam elementy takie bardziej śmietniskowe. Mamy tutaj jakąś wycieraczkę, drzwi otwierające się, niebieski kolor z niebieską futryną w białym połączeniu, po prostu rewelacja. Mamy elementy ozdobne, tutaj mamy takie bardziej jakieś tynki położone czy coś w tym stylu, drewniane rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o okna. No i kolejny raz mamy ozdoby, gaśnice, sprzęt pożarowy, nawet tutaj są naklejki dobrze zrobione. Boże, jakie parapety w fajnym takim stylu, telewizorek ten starodawny. No i mamy jeszcze wagę taką starodawną, naprawdę wygląda to widzowie przekozacko. No i tutaj sobie wjeżdżacie, ważycie sobie co tam tylko i wyłącznie chcecie. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie wam wyskakuje waga w tym miejscu. Może to jest jakieś bardziej jako element ozdobny, albo gdzieś się wyświetla, nie mam pojęcia, ale warto to pobrać. Kolejnym modem będzie paczka budynków drewnianych. Dajmy sobie budynek numer 1 i pójdźmy sobie jeszcze w zwierzęta, pójdźmy sobie tutaj. I paczka drewnianych budynków, czyli robi nam się coś takiego. Nie wiem, gdzie to tak szczerze już ustawiać, ale dam sobie na przykład tutaj. I wygląda to następująco. No, ta stodoła jest po prostu rewelacyjna, kolejny modzik od Barta, jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy tutaj też kolejny budynek od niego, bo to jest jedna paczka, jakby nie patrzeć. I jest to zestawienie właśnie pod
kury. Dobra, możemy sobie wejść do środka. Boże, te deski i ten dół, no po prostu to wygląda przepięknie, no co tu dużo mówić, widzowie. To jest naprawdę jakaś kurde chora rewelacja. W ogóle na R można sobie zaświetlać światło. Na R można sobie zwierzęta kupować. No kupmy sobie parę kogutów tak dla testu totalnego. No ale to jest budynek z mod huba i one sobie chodzą też po fajnej powierzchni. Czy tutaj można wejść? Można wejść i jest to w ogóle w takim starym stylu, jakaś kuchenka zrobiona, miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. Te stare takie ściany, po prostu rewelacja. Drewniana góra jak najbardziej. Mamy tutaj też element najprawdopodobniej, patrzcie, wszystko jest animowane. To wszystko się otwiera, to wszystko idzie tak jak powinno wyglądać. Mamy znowu ozdoby w środku, mamy oświetlenie. Mamy tak naprawdę, widzowie, wszystko czego potrzeba nam do grania. Dobrze zrobione drzwi, fajne oteksturowanie. Kolejny raz rewelacja. No i od tyłu, widzowie, wygląda następująco. Jakieś elementy ozdobne, jakieś elementy ozdobne. Od tej strony okienko działające. Jest to pierwszy budynek, który wam pokazałem. A teraz stodoła z ubytkami. Nawet mamy, no, dbałość o szczegóły. Jakaś drabina. Drzwi, które w ogóle są powykrzywiane troszeczkę. Te drzwi takie duże, bardziej ze stodoły. Z tym takim tym, że to się otwiera, wiecie, tak jak w prawdziwym życiu. Tutaj kolejne elementy ozdobne, że nie ma deski. Jest to, tamto. Bardzo ładne w ogóle góry. Tekstury. No nie wiem skąd ludzie biorą pomysły naprawdę na to wszystko, ale mają talent do tego, żeby to robić. To trzeba naprawdę gdzieś tam zaznaczyć. Możemy sobie wejść do środka i w środku widzimy po raz kolejny rewelację. Ja uwielbiam po prostu takie starodawne rzeczy, także widzowie, no zachwycam się tym dosyć mocno. Jakieś tam beleczki na górze, ale górki nie mamy, także raczej tutaj nie powchodzicie. Elementy ozdobne, ozdobne po raz kolejny. Możliwość, nie wiem, nasypania sobie zboża, worków, słomy, czegokolwiek, ale bardziej w zboże ja bym celował jednak tutaj, bo są takie zasieki tak zwane. No i można sobie odgrodzić na przykład jedno zboże od drugiego zboża. Bardzo, bardzo fajna kolejny raz sprawa. No nie wiem, no nie będę się tutaj rozgadywał, widzowie, po prostu jest to zajebiste. No i mamy, widzowie, paczkę zetorów. Proxima, Fortera HSX, Fortera HSX, taka jakaś mocniejsza z tego co widzę. No i, widzowie, jest jeszcze w średnich ciągnikach, jeszcze większy, czyli krystal, ale tego już nie będziemy testować. Mamy Fortera HSX 140, no niech będzie to najmocniejsza. Możemy sobie wziąć oczywiście koła, nie wiem, mogą być takie, jakie wolicie, takie sobie wybierzecie. Ja sobie wezmę Michelinki standardowo, bo to są najlepsze opony, jakie istnieją. Możemy mieć takie rurowanie bardziej do sprzętów jakichś leśnych zadań, czy coś takiego, ja tego nie chcę. Możemy mieć trzy punktówkę, możemy mieć przedni obciążnik, jak wolicie, tak sobie zrobicie. Kolor podstawowy kolorujecie, kolor felk też możecie sobie pokolorować. No takie na polskie gospodarstwo, fajna sprawa. Pytanie, czy to ma interaktywne sterowanie na przykład, bo dla mnie to jest wymóg, jeżeli chodzi o teraz mody. Bida. Bida piszczy, że tak powiem, w tym ciągniku. Aha. Dobra, kluczyk się przekręca. Bieg się jakoś tam rusza, nasuwa. Podświetlanie zegarów i oświetlenie takie ogólne, spoko. No i co tu się robi? No na przykład na myszkę mamy sterowanie tym. I drzwi możemy sobie też pootwierać na myszkę. Na myszkę sterowanie jest stare. I raczej ja bym tego do modów nie dodawał. No ale jak ktoś dodaje, to już wiecie, co innego. To powinno być interaktywne sterowanie i ciągnik był naprawdę fajny. No ale tego nie ma. Dobra, jeżeli wcisnę sobie koguty, coś się wyświetli tutaj. No nie, nie za bardzo się wyświetli, także tutaj też nic nie ma, jakiejś rewelacji. Mamy rewersik, mamy biegi ruchome, gaz, sprzęgło, hamulec. No ale to jest totalna podstawa, także tutaj też nie ma co się za bardzo zachwycać, tak szczerze. Przyspiesza, jeździ. Dym leci z komina. Lusterka działające, bo mod jest na modhubie, także wiadomo. Hamulcowanie. A na przykład jak kierunek sobie włączę tutaj. No są działające i wyświetlają się na tym panelu, także też jest to akurat spoko opcja, no ale też tutaj no, od świateł za bardzo nic tutaj nie ma, no oczywiście jest podświetlanie tego wszystkiego, także to też jest dosyć duży plus, tutaj nie można temu ciągnikowi nic ująć, tylko widzowie to jest dalej ciągnik, który jest po prostu podstawową rzeczą w grze. No bo tu nie ma jakichś rzeczy takich danych, no nie wiem, no na myszkę otwierane elementy. No ale otwierane elementy na myszkę to można było robić jak farming wychodził, a teraz, widzowie, jest interaktywne sterowanie i raczej każdy powinien mierzyć w to interaktywne sterowanie, jeżeli chce, żeby mody
fajnie po prostu działały i wyglądały. Czy to w działaniu nie ma żadnego znaczenia, ale fajnie sobie jest, wiesz. Klikasz te spacje, składasz sobie na przykład siedzenie, otwierasz sobie drzwi, na przykład zmieniasz sobie nawet rewersik, przód, tył, na ten, na właśnie interaktywne sterowanie, koguty zapalasz. No, jest takich modów rozwiniętych od groma, czy nawet od zewnątrz sobie coś klikasz. No tutaj tego brakuje, także widzowie, podstawowa paczka zetorów, można powiedzieć. Namysło Maxi. Mamy coś takiego, że jest to zapinane do tyłu, no i mamy coś takiego, że jest zapinane do tyłu, ale jest dalej. Możemy sobie wybrać mulcher albo kosiarkę, bardzo fajna opcja. Odblaski, tak albo nie, no i kolor podstawowy zostawimy taki, jak ma namysło, no bo nie będziemy tutaj po prostu kombinować. 2,5 metra szerokości, my sobie wybraliśmy opcję tego całego mulcherka, także możemy sobie podjechać i jakoś to przetestować. Ogólnie fajne. Namysłom mi się podoba marka ze względu na to, że kolorystykę mają bardzo spoko, no nie? Co możemy tutaj zrobić, moi drodzy? Mulcherować możemy. No tak, to jest tylko tyle, no ale widzowie, też z fajnych rzeczy można sobie zapiąć jakąś maszynę do tyłu. Wałek można też sobie przedłużyć, z tego co widzę. To jest też dosyć duży plus. Nie wiem, co można przy takiej maszynie tak naprawdę sprawdzać. O, przesuw też jest, fajnie. Czyli można sobie dolecieć do tej strony, można sobie dolecieć do tej strony. Naprawdę spoko rozwiązanie. Od tej strony, od dołu wszystko fajnie się kręci i działa. No wszystko fajnie kręci i się działa, widzowie. No tutaj się działa, jak to mówią, się działa. Tu jest jakieś w ogóle IC pojedyncze, tylko to jest najprawdopodobniej od zaczepiania tego tylniego czegoś. Także tak to raczej wygląda, bo tutaj z przodu też czasami, o, są takie rzeczy, widzicie? Ale to musi być podpięte i to jest od tyłu to samo. Także tak. Steyr Profi, moc do 175 koni, także idealnie na polskie gospodarstwo. Możemy sobie wziąć tak naprawdę tą najmocniejszą wersję, czyli 6, 1, 4, 5... Tylko to są różnice, bo albo mamy CVT, albo bez. Marka kół. Możemy sobie wziąć na przykład standardowo Micheliny i możemy sobie wziąć jakieś większe... Tutaj te przednie opony, patrząc na ten obciążnik, to mi tak średnio tutaj tak szczerze pasują. Może jest jakaś inna wersja opon, żeby one były wyższe? No, powiem wam, że nie za bardzo dostrzegam coś takiego. Tak samo Trelborgi, tak samo Nokiany, czy nawet te Ver coś tam. Po prostu jest to licho zrobione, jeżeli chodzi o ten obciążnik, i to jest, jak dla mnie, to jest straszelnie licho zrobione. No. No tak, tak wysoki obciążnik do takich kół, tragedia. Monitor, niech będzie, front feathers, można wywalić, ale no, no niech będą. Coś tam tutaj można sobie pozmieniać, na przykład koguciki, dajmy sobie na przykład, żeby były z obu stron. Mocowania czołowe. No niech będą takie ze wszystkim. To niech będzie 208, 263 niech będzie taki podstawowy. No i kolory też podstawowe. No i kupujemy. Jak to się prezentuje, widzowie? No jak mówiłem, to koło w porównaniu do tego błotnika, to się żygać chce, jak się na to patrzy. Mamy inter... Co tu się odwaliło? Mamy interaktywne sterowanie oraz mamy IC. Czaicie? Dwa na raz. To ta, z takim czymś to ja się nie spotkałem jeszcze nigdy, tak szczerze. No, z tej strony mamy to samo. To jest moc modhuba, jakby ktoś pytał. Dobra, to jest moc modhuba. Wsiadamy do środka i mamy tutaj sporo przycisków. A od tej strony już mamy tylko i wyłącznie to sterowanie. No i to, co brakowało w Zetorze, czyli całe rozbudowane interaktywne sterowanie, które dodaje bardzo, ale to bardzo dużo smaczków. Czy nawet do takiego głupoty, które można sobie poklikać, zrobić to, tamto, no, no naprawdę rewelacja. Można sobie wszystko tak naprawdę tutaj poklikać. Odpalmy go. Kierę sobie dajmy, tak. Rewersik ruchomy. Hamulec, gaz, sprzęgło ruchome. No, na wyświetlaczu wszystko działa, lustereczka jak najbardziej działające. Jeżeli sobie zrobimy podświetlanie zegarów, to wszystko tutaj się podświetla. Kierunek na przykład lewy, kierunek prawy. Tu też patrzcie na światło, że to wszystko działa normalnie. Jeżeli sobie włączymy na przykład koguty,
Też to wszystko fajnie sobie wygląda, bo te koguty normalnie sobie działają. A Shiver Duck, bo właśnie tutaj jeszcze się tym nie pobawiliśmy, to też sobie to zróbmy. I tutaj mamy kolejne zabawki, czyli koguty mogę włączyć, wyłączyć, poszczególne światła mogę sobie też powłączać, powyłączać. No jest po prostu rewelacyjnie, jeżeli chodzi o taką zabawę, także też każdemu to polecam. Jeżeli chodzi o sam wygląd Steyera, ja jakimś fanem nie jestem, co też pewnie zauważyliście po wielu seriach, że na żadnej serii nie ma Steyera żadnego. Mimo że inne Steyery, nawet mi się co niektóre podobały, to jednak ten w moich gustach na pewno nie będzie. Samo to, co gadałem wcześniej o tych kołach, wygląda to po prostu paskudnie. Wiem, że dużo ludzi lubi Steyera, także widzowie, dla was ten modzik właśnie się tutaj znalazł. To mnie najbardziej o to zastanawia, że jest interaktywne sterowanie, jest to IC w jednym właśnie wypadku. No i co tu więcej? No postać rusza się do każdego tego ruchu, jak widzicie, patrzcie. Wszystko prawą nóżką, elegancko się robi. Także fajnie. Amortyzacja też jest. Jeżeli chodzi o dźwięki, to się nie wypowiem, bo takiego nawet na oczy nigdy nie widziałem, to nie wiem jak to buczy. No i jest to w automacie, widzowie. 53 na godzinę, to też można sobie polecieć. Zakres mocy, jeżeli chodzi o konfigurację, od 175 do 145, też fajnie sobie wpasujecie go w jakieś polskie gospodarstwo. Fajny ciągnik. Pronar Metal Fach Pack. Mamy coś takiego. Akurat na dwóch kołach. Mamy coś takiego na trzech kołach i mamy taką o przyczepę, która też fajnie wygląda. Możemy sobie wziąć na przykład tą i zrobić sobie metal facha z tego albo pronara. Ustawienia kół. Ja raczej jestem zwolennikiem właśnie tych wyższych szosówek, także biorę sobie coś w tym stylu. No i widzowie, jeżeli chcecie, żebym w kolejnym odcinku na przykład wam pokazał taką przyczepę właśnie na belki, ale z możliwością autoload, tak jak mamy na serii Mąż i Żona na głównym kanale, no to piszcie, bo tutaj tego autoload, widzowie, nie macie, czyli można składać te belki tak jak umiecie, a jak nie umiecie, no to macie problem. Zaczep jest tylny, także w tych przyczepach jest bardzo fajne, bo dużo takich przyczep tego typu nie ma zaczepu tylniego i po prostu jedną przyczepę możecie sobie targać na raz. Światełka jak najbardziej działają, kierunek sobie włączycie, wszystko działa, to wszystko działa. Pasy transportowe też działają, także jak sobie poukładacie belki, to możecie sobie wszystko to fajnie pospinać. Jak hamujecie, to się świeci. Działa, no nie wiem co wam, widzowie, mogę więcej powiedzieć o przyczepie do belek, no bo tutaj funkcjonalności jako tako nie ma. No mógłby być tutaj dodany autoload, także to na pewno jest minus, że tego nie ma. No ale widzowie, też nie każdy ten autoload lubi. Ja bym też zrobił te opony, że one były takie dokładniejsze, bo no te napisy takie trochę są średnio czytelne. Niby rozczytać się da, ale nie ma rewelacji. Z tyłu zresztą jest to samo, bo to cztery te same koła. Napisy Pronar, czyli te naklejki, bardzo fajnie zrobione. T022 Pronar. Ładowność 9000 kilo. No fajnie, i najfajniejszą opcją jest to, że można z tego pronara zrobić sobie metal facha. No i widzowie, są aż trzy przyczepy do wyboru. Neptun Z413. Dobra, możemy sobie wziąć tak albo nie. I możemy sobie go oczywiście kolorować. Ja jestem zwolennikiem tych kolorów takich mocno pospolitych, także niech one sobie będą. 1 metr szerokości roboczej, no i widzowie, z ważniejszych kwestii, 2,5 metra sześciennego pojemności. Dużo mało? Oj, no to jest zawsze taki fajny, nie wiem, kopacz, ale no to koparka po prostu do buraków. Dobra, możemy sobie to podczepić. No jeżeli chodzi o sam test buraka, no to widzowie, wiadomo, że tego nie będziemy robić, bo my takich rzeczy na tej serii nie ogarniamy. Dobra, możemy sobie to oczywiście wziąć do góry, możemy sobie to opuścić, jak widzicie, kółko od razu na start jest animowane. Tutaj te blachy, też one się ruszają, także też fajna sprawa, bo jest to dobrze, o. Mogę wam nawet tak zaprezentować przy tych ruchach. O, widzicie? Wszystko elegancko, pięknie. No i możemy sobie go złożyć i rozłożyć. On ma to animowane wszystko, także też fajnie. No i teraz dajemy sobie na przykład w dół, bierzemy sobie B. No i ten cały mechanizm sobie działa i kopie. No jest tu dużo ruchomych elementów. To jest, widzowie, dobrze zrobiony mod po prostu. On jest dookoła animowany, czy tutaj wałek, czy tutaj te elementy takie podbierające, gdzieś tam przesuwające to dalej. Nawet patrząc tutaj, też to wszystko się rusza. Tutaj tak samo podajniki się ruszają. No i widzowie, koniec końców dochodzi do napełnienia tego wszystkiego. No i to wam się wyłącza. Ale bierzemy sobie teraz test wysypu z rury, bardziej z pojemnika. Okej, okay. A na przykład to? Światła nie działają, dosyć dziwne.
nie wiem czego. Być może kable w ogóle nie da się ich podczepić. No i mamy animację wysypowania. To też działa. To się wszystko kręci, widzowie. Także, jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Dobrze robią chłopaki. No i macie wysypane i możecie lecieć dalej. Tutaj też to jest animowane, widzicie? Po prostu jest pełen zakres animacji. No nie wiem co wam dużo mówić. To jest po prostu Neptun. Kombajn może do buraków bardziej niż kopaczka czy koparka. No i jest to dobrze po prostu wykonane. Kolejny Zetor do kolekcji, czyli ZS16245. Możemy zrobić Turbo 3, Turbo 2, Turbo. Jak sobie zrobicie, tak będziecie mieli. Marka Q. BKT-ony wyglądają słabo, Continentale też wyglądają słabo, Nokiany, Mitasy, Micheliny to jest, powiem wam, że jedyna taka rozsądna opcja, albo właśnie Trelborgi, także wybierzcie sobie coś sensownego po prostu, chociaż z tych kół, no te są takie najlepsze. Mamy Kapota, czyli mamy tą maskę, jak ona ma wyglądać, to niech będzie ta. Napisy, może być wcale, ich może nie być po prostu, albo niech będą ZS-a. Błotniki, plastikowe albo metalowe. Trójkącik, tak albo nie. No mamy ten tył, ja bym zostawił te takie bardziej właśnie drugie. Przedni wybór i co tutaj mamy? Nic, albo trzy bot, albo coś takiego, albo coś takiego. No i możemy sobie go kolorować. Także to już wasza, widzowie, inicjatywa, jak sobie to zrobicie. Oczywiście z fajnych rzeczy w tym ciągniku na pewno, widzowie, interaktywne sterowanie. Czyli możemy sobie pootwierać. Aha. O, drzwiczki. Czasami to się baguje, ale widzowie, nie zwracajcie na to uwagi, bo to wystarczy sobie wejść i wyjść do ciągnika i wtedy już to zbagowane nie będzie. Dobra, tu sobie ogarniamy. No to tyle, jeżeli chodzi o interaktywne sterowanie. Od środeczka po raz kolejny. Otwierane drzwi, otwierane okna, otwierany szyberdach. No i tutaj jest to samo, no i tylnie okno też można sobie otworzyć. Brakuje znowu jakiegoś odpalania na interaktywne sterowanie i tak dalej, i tak dalej. Odpalmy. Podświetlanie zegarów jak najbardziej jest. Dźwięk jest zaje fajny. Mamy tutaj aktywne kierunki, czyli po prostu działające. Kogucik możecie sobie też jak najbardziej uruchomić, jak chcecie. Czy kierunki się tutaj wyświetlają? No nie bardzo, ale mamy podświetlanie zegarów, czyli to jest taki główny aspekt. Dźwięk przekozacki, biegi, hamulec, gaz, sprzęgło, jak najbardziej animowane. Dźwięk w tym ciągniku jest po prostu rewelacyjny. No, fajnie dostosowuje się do tego wszystkiego. Lustereczka działające. No widzowie, tu jest po prostu przyjemność z jazdy. Jedziecie 44 na godzinę. No ale takiego dźwięku nie znajdziecie w jakichś tam zagranicznych, nowych ciągnikach. Jednak trzeba to poczuć. Trzeba to poczuć, z takim czymś się kiedykolwiek, widzowie, przejechać. To wtedy zobaczycie, co to znaczy rewelacja. Goście łapami do biegów się dostosowuje, do hamulca, do sprzęgła, do gazu, do wszystkiego dostosowuje właśnie sobie te nogi. Także jest jak najbardziej ok. Klapka też animowana. O, światełka jeszcze zewnątrz wam pokażę. Kolejny dobry mod, który warto pobrać. Ja strasznie lubię i mi się podobają strasznie te ciągniki. Romet Pony M2. Nie ma żadnej konfiguracji. Także dajemy sobie takiego, jaki jest. Podejdźmy. Mamy dwie kamery. Taką i taką. Czyli nie mamy kamery z pierwszoosobowej. Odpalmy go. No, ta druga kamera, to powiem wam, że jest tak dosyć mocno badziewna, bo to słabo to wygląda. Nie no, zajebiście, no nie? Tylko to, widzowie, nie jest kwestia moda, tylko to jest kwestia tego, że ja mam mod na zakopywanie się, no z tym reamot, no to motory tak się zachowują. Nie wiem czemu, ale tak się zachowują. I on się będzie bujał. Jak wyjdziecie z niego i go postawicie sobie jeszcze raz, to on już tak nie powinien się tak bujać, no nie? Widzicie? Tak jak mówiłem. Po prostu, ja nie wiem czego, ale motory z reamot, czyli trzy mody są rea ogólnie do farminga, one tak się dziwnie zachowują. No teraz niby normalnie jedzie, ale jak zaczniecie skręcać, to on albo zacznie się tak bujać, albo zacznie się ślizgać. Także ja proponuję ogólnie, no właśnie, ja proponuję wam
no, korzystanie jednak z tych wszystkich modów, dużo polskich modów, nawet z tym modem Rea coś tam, nie daje rady wyjechać pod górkę z jakimiś takimi sprzętami dopasowanymi do niego. Także ten mod proponuję wam wywalić. Nara.